witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Tak się przyglądam mapie, co by to porobić. Tak wychodzę z założenia, że te czerwone znaki zapytania, białe na czerwonym tle, to są te mogiły czy coś do odkrycia. Tak czuję. Ej, i zaczynam się zastanawiać, czemu tutaj tej mogiły, czy tego grobu, czy czegoś. Wtedy nie znalazłem. Chętnie podjąłbym próbę kolejną. Tak jeszcze czytałem sobie o trofeach, bo w końcu chcę je tutaj pozaliczać. W tym tytule. To jest taki smutek, że o, są światła. Że był taki gościu, co nam jakby przeszkadzał w tym w sprawach trzech czy czterech. I przy dwóch czy przy pierwszej w ogóle go pogoniłem. To był błąd, żeby zaliczyć te trofeum. Trzeba go za każdym razem chwalić. A zwaliłem to. A dobra, trzeba by jakoś tam wjechać. Kurde, jak się zmienia kamera. Czemu nie mogę tutaj wjechać? Halo? Nie można pod prąd jechać? aha. Nie. Czemu nie? Jak ta mapa działa? Jakoś nie mogę ogarnąć. Chyba, że rzeczywiście, jak jest, bym chciał pod prąd jechać, to mi gra nie pozwala, ale wyraźnie. Nie, no dobry kierunek jest. Nie wiem. Idziemy tutaj. I gdzie jestem? Strasznie surowe to przełączanie map jest. No niby jest okej. Chyba, że to mogiła. Czy coś jest tutaj, a ja szukałem w innym miejscu, ale... Może ono... Dobra, wyjdźmy. O nie, no wydaje mi się, że tutaj szukałem. Kamero, nie fiszuj. Był ten stolik, pamiętam. Gdzie ta mogiła? Kiła i mogiła. Pobiegajmy ile możemy. Za dużo nie możemy. Ale... Tutaj nic nie ma. Szukamy dalej. Z buta. Ciekawe, czy jakbym przebiegł cały dystans po tej autostradzie, to by była jakaś różnica. Nie, no ale wyraźnie nic tu nie widzę. Jakieś upamiętniającej jakiegoś, nie wiem, kamienia czy coś. Użyłem szybkiej podróży. Teraz się wybieramy. Sprawdzić tutaj. W teorii powinno być coś po prawej stronie. W teorii. Zaraz się przekonamy. Czy się poszukam trochę w 2-3 te memoriały, czy jak tam się nazywa. I coś zaczniemy zatrzymywać może. Trzeba te punkty zdobywać. Zaraz nie to. Mapa miała być, kurde. No niby się zbliżamy. Może tak będzie łatwiej. Gdzie to jest, panie? Gdzie to jest?
wysychanie nagrobków. Gorzej jak to będzie po przeciwnej stronie. To nie będzie zabawne. No ale już kurde, albo to minąłem. Chyba, że to jakoś inaczej zawsze wygląda, nie wiem. Wtedy była płyta taka nagrobkowa i tyle, a tutaj jadę i nic nie widzę. Znowu. Może nie dane mi jest to zobaczyć. O, chyba jest, dobra. Ej, ale to strasznie ten... Dojeżdżam do tego... Czyli to nie jest jakby tutaj... Pokazuje, że ten nagrobek jest tutaj, a ja już tutaj dojechałem. To tak... średnio dokładnie pokazuje. Czyli to może być daleko, gdzie indziej. No przecież... Gdzie to mi pokazało, a gdzie ja jestem? Zasadniczo wyskoczył mi ten napis, że... No... Że jestem... blisko jakiegoś miejsca. Kurde... Ciekawe. Tak wygląda, jakbym kwiatki zostawił. No ale git, dobra. Drugi jest... To jest mój kolejny. Jak widać, teraz kolejny jest tutaj. Tam, żeby dojechać. Nie wiem, jak najlepiej tam dojechać. Tutaj, jak się pyrgnę, to nie wiem, czy to jakoś powykręcam. Ale dobra, spróbujmy. Zobaczymy. Czy znajdziemy? Jedziesz. Dziewczyno, jedziesz. Tylko pytanie. Gdzie jedziesz? Bo to oczywiście w teorii w prawo. Ewidentnie trzeba się wrócić. Wracaj się, kamero też. Nie szalej. Balon sobie fruwa. My biegamy. Jest pięknie. Kwiaciarnia... Nie, to... Kwiaciarnia. Pizzeria chyba. Może tutaj jest w takim miejscu. Cholercia, no. Gra o tym, o policji, a ja biegam i ten nagrobków szukam. Grubo. Ja myślę, że wsiądę. I jedna szansa to gdzieś tu na lewo. Coś znaleźć. Tutaj. Tu nie widać, ale ta kamera się super szybko kręci. To trzeba tutaj gdzieś wypatrywać. Szczęścia. O! Punkt interesujący. Wysiadaj. Gdzie tu jest coś interesującego? Chyba nie ten śmietnik. Halo. O, gdzie to było coś? Gro. Interesujący punkt. To fajnie. Jedyny interesujący punkt, kurde, kamero. To mi ten śmietnik się wyświetla.
Gdzie oni to widzą? Jakiś punkt. A dobra, widzę. W końcu. Jak to się na mapie przedstawia? No, to w tym wypadku jest idealnie tam, gdzie powinno być. Pamiętniacz Memorial, czy jak to tam się nazywa? Dobra, czyli tak. Ej, kolejne z głowy. Kolejna mapa. Czyli teraz mamy tutaj. Wychodzi, że prawą stroną, żeby jechać. Najbliższe jest tutaj, czyli ta sama droga by była. Dobra. Znaczy, no nie dobra, bo nie wiem, czy mam w prawo jechać, czy w lewo. Ja po prostu nie wiem, gdzie w tej grze jest północ. No po mojemu powinienem jechać, jak się patrzę, niby do dołu. Czyli na południe, czyli w prawo powinienem skręcić, no. Tak wychodzi. Tak wychodzi, że powinienem tędy jechać. Zgadza się? Tak. Dobra. To jedziemy. Gdzie ja jestem? Tutaj. Okej. Czyli jakby przed drugim zjazdem, czy coś. Zobaczy się. Czy tu w teorii jest pierwszy? Tam jakaś stacja benzynowa? Kurde, jaka ta mapa mała. No i chyba nic mi nie pisało, że jakiś punkt. Kurde. Człowieku. Zakładając, że to w ogóle po tej stronie jest. Jedziemy. Musiało mi się to kiedyś wyświetlić. Chyba, że to na stacji benzynowej tam będzie, ale... No nie jestem pewien. Ciekawe, czy to może być aż taka odległość. Oj, myślałem, że się komunikat pokazał. Dobra, no. Już raczej jestem w pyte daleko. To wracamy. Pojadę na tą stację. Wjadę. Może. No jedziemy. Dzisiejszy odcinek będzie ekscytujący. Szukanie nagrobków. Czyli skoro to odkryłem, to musiałem to już gdzieś przejeżdżać obok tego. Pewnie przy wykonywaniu misji normalnie by się to nie pokazało samo. Się tylko pokazuje, gdy się jakoś niedaleko tego przejedzie. Tak kojarzę. Oho. Czyli... Dobra, widzę. Kurde. Czy też ja tego nie widziałem wcześniej? Dobra, kolejne odhaczone. Pięknie. To będzie dobre. Który następny? Wypadałoby, że ten. Tylko ten wydaje mi się, że jest... w tą stronę. Czy jak tutaj się telepnę, to dam radę tu wyjechać jakoś? Zobaczmy.
się da jakoś tak powykręcać, żeby tam trafić na przeciwległą stronę. Ze środka trochę lepiej się jedzie, więc tak pojadę. O, i gitara, przynajmniej udało się wjechać. Teraz mniej więcej trzeba zobaczyć, jak daleko. No, trochę jest na jakimś zakręcie. Co my tu mamy? Dobra, widzę. To akurat widziałem. No, odkrywaj. Dobra. I teraz, co nam zostało? To miejsce, którego nie mogę znaleźć. I tutaj coś. To wygląda, że jest na dole. To obstawiam, że jest na górze. Ej, czyli tak czy siak. Dobra, i tak muszę do samochodu wrócić. Tu będzie lipa. W sensie, nie ma szybkiej podróży, jak się w samochodzie nie siedzi. Logiczne. Dobra, to najchętniej ja bym się tutaj dziabnął. Aj, przejadę. Może znajdę w końcu dzisiaj w tamtym miejscu to. Tam widziałem jeszcze chyba inny zakręt. Jak to mijałem, wydawało mi się, że można tutaj w prawo wjechać, ale to rozumiem, że wjeżdżamy na autostradę z powrotem. O, kurde, myślałem, że coś wyskoczyło. O! Gdzie? Kurczę, gdzie? Gdzie to niby jest? Gdzie ten punkt? Gdzie to? Ten serio po tamtej stronie jest? Ale lama ze mnie. Ale swoją drogą, kurde, no niby dokładnie, no ale. A jest po drugiej stronie. To fajnie. Dobra, przynajmniej wiem. No dobra, jadę pod prąd, ale cóż. I teraz powinienem być chyba obra. W końcu. Tyle się go naszukałem. Strasznie twórcy gry niedokładnie to pokazują, gdzie to wszystko jest. Chyba że pokazują, tylko zbliżenia nie można zrobić, ale to strasznie dziwne. Ej, no to wygląda, że też jest na dole. To może użyję jak zwykle jazdy pod prąd. Gorzej jak to będzie po prawej, nie po lewej. Tak jak to mówią, bądźmy dobrej myśli. Nadzieję taką mam. Ja tego jeszcze nie przejechałem? Przejechałem. Czy nie przejechałem? Albo tak szybko jechałem, nie zauważyłem. Ale dobra, no to jadę. No. Jest tutaj, a ja myślałem, że już przejechałem, no. I gdzie jest znaczek, a gdzie jest ten, no. Ludzie, tak się nie robi. To już nawet
Jakby było bez powiększenia mapy, to już widać, że to jest za daleko. W tym miejscu. Kurde, to jest w tym miejscu, a znaczyk jest tutaj, no sorry. I to rozumiem, to co trzeba mi odhaczyło, tak. Z majonez, jak to mówią. Ajajaj. Czyli tutaj się dostać i tutaj. Tylko tak za bardzo nie ma jakby jak. Myślę, że pojadę dalej prosto, po prostu. Aha, prąd. Dobra. Jak i tak będzie. Idziemy pod prąd jechać. Dopóki się z nikim nie zderzymy, to jest spoko. Jademy. Uj. Czyżbyśmy już dojechali? Nie. Ale mógłbym może uprawnie wjechać na tą autostradę. Jakoś. Zaraz się przekonamy. Czy nie wyskoczy, że sorry, ale nie możesz tędy jechać? No jedź. Gro. Oho, będzie ciekawa mijanka. Jak to mówią? Na obcierkę. O, kolejne. Kolejne. Ojojoj. Aż się na czerwono zrobiło. Pierwszy raz taki coś miałem. Dobrze. Teraz trzeba jechać na autostradę marzeń. Rozumiem, że tu będzie niewidzialna ściana, się nie da wjechać. Niech zgadnę. Tak. Szkoda, że takich dróg wewnętrznych nie zrobili. Co im szkodziło? Dobra, wyłącz te światełka. Teraz pytanie, czy ja tędy wjadę na autostradę, czy nie? Czy sobie pozwiedzam po prostu dzisiaj mapę? Gdzie ja jadę? Dobra, wjadę, raczej wjadę. No chyba, że będzie wypadek, no to wtedy nie wjadę, no. Przepraszam. Dobra. Aj, jakoś się udało. Dobrze, że świta, przynajmniej będzie więcej widać. Ciekawe, jak daleko teraz będzie ten nagrobek. Czy będzie w dobrym miejscu, tak jak mapa zaznaczone ma, czy będzie w cholerę daleko.
za chwilę się przekonamy. Jademy, jademy. W sumie może taki dzisiaj odcinek będzie tylko o tym. I będę miał z głowy te trofeum. Będzie okej. Daleko jeszcze. Dobra, chyba już jesteśmy. O! Gdzie ten punkt interesujący mnie? Tutaj? O! I elegancko. Przynajmniej jakiś się coś układa. Zobaczmy, jak w tym wypadku. No, przynajmniej blisko. To jeszcze tamtego znaleźć. Ile to tam zostało tego nam? Do zbadania drugiego mapu. Tutaj, żeby tu dojechać, można zasadniczo teoretycznie tutaj wsiąść i zakładam, że tu się da jakoś wykręcać, bo to mi się kojarzy, że będzie z prawej strony. Burstein. Czyli gitara, dobra. I jedziemy do najbliższego wykręczacza i wykręcimy, będzie w porządku. Tak myślę. Prędkość światła 210 na godzinę, 220 w sumie. Mogę, mogę. O, kolega, tak się pasop nie zmienia. Aha. Mega hamowanko. Sorry, no nie zaakceptuję. Dzisiaj tak wyszło, że nie będę robił zadań. Czy patrolować, jak przystało na policję. Okej, czyli tutaj, tylko po przeciwnej stronie, tak sobie to wyobrażam przynajmniej. Się przekonamy za chwilkę. Tutaj raczej w lewo. Tutaj ten koleś kamieniami chyba rzucał. O! Widzę. We have received a distress message. A small plane needs to make an emergency landing. Widzę. I zobaczmy, jak to wygląda. No, czyli w tym momencie jest okej. Zobaczę, czy mi trofeum wpadło. Niestety trofeum nie wpadło jeszcze. Pominąłem jeden nagrobek. Kurde. Tak się robią wypadki właśnie. Jedzie idiota i zajeżdża się drogę. A ty odruchowo skręcasz, żeby mu nie wjechać w tyłek. Podsumowując. Ostatni jest tutaj gdzieś. Przed wjazdem do tunelu.
zatem trzeba się pilnie porozglądać. Zakładam, że trzeba tutaj zjechać prawdopodobnie. W sumie, kurde, byłem tutaj, pamiętam. Chciałem wjechać tu na prawo. Może jakbym zawrócił na lewo teraz i pojechał w lewo z powrotem, to bym znalazł. I tutaj coś. Może coś tutaj jest. Chyba. Nie wiem, czy tutaj. Te mapy oczywiście są tak super dokładne. Ale... to chyba sporo już odjechałem. Skoro to miało być gdzieś tutaj. No dobra, to co? Zawracam. Pod prąd. Tradycyjnie. Z wariującą kamerą. I rozglądam się dalej tam. O kurde. Ale przywaliłem. Jeszcze 20% i by był game over chyba. Właśnie ciekawe co by było. Ze służby by mnie zwolnili, jakbym ten 100% miał? Właśnie, może ja już tak jeżdżę, to tupnę save'a. Gdzie ten ostatni nagrobek? Będę szczęśliwy, jak go znajdę. Albo po prostu przeoczyłem komunikat. Ale raczej chyba nie, no. Tu na razie nie ma nic. Chyba, że to gdzieś tu w lewo. Ja no już tu nic nie ma. Tamtą stroną jechałem. Jak tu się bawiłem, więc tylko pozostaje... Serio? Gdzie? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Halo. Tutaj. No i fajnie. Chyba mam wszystkie. Oby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No, zgadza się. Dobra. Żeby nie było. Zrobię jakąś szybką kontrolę jeszcze na koniec. W końcu odcinek tylko o tym.
o szukaniu nagrobków w grze, która polega na bawieniu się policją. To trochę dziwne by było. Ale twórcy gry, no ogólnie tak mi wyglądają na jakichś odklejonych. Tutaj jakieś szukanie kaczek, tutaj mogił przy drodze. No w sumie w życiu też tak jest, że jest jakieś miejsce, gdzie ktoś zginie, to dostawiają krzyż na przykład, no ale to tak jest smutne trochę szukanie tego. Tak mi się wydaje. Serio? W tunelu można się tak zatrzymywać? Mój partner zawsze musi wysiąść. Dobra. Dzień dobry. Fajnie, że widzę panią. Hello. 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 Dokumenty poproszę. Please show me your license and registration. Thank you. I'll have a look. Look, look. Fotka się zgadza. Ciekawe, co ona się tak buja. Czy to oznacza, że jest pijana albo coś? Ja się po prostu boję tego. No. Gdzie jest samochód? Tak się patrzy? Dobre. Rejestracja. Okej. Okay. Tu na datę. Co my tu mamy jeszcze? Heike Bauer. 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 Kategoria B. B. Dobra, to się zgadza. Serio? Nie mogę nic innego sprawdzić? Czemu tak? Dziwne to trochę. A, dobra. Chciałbym sprawdzić coś innego jeszcze. No dokładnie. Sprawdźmy światełka. Jak? Dobra. O, będzie mandacik. Zobaczmy kołeczka. I'll come back to you shortly. Tak, tak. Jak tam bieżniczek? Okej. Fajnie, że w tej części trzeba w każdym kole sprawdzać. Czy jak się ciężarówkę sprawdza, to wtedy można dostać tego, bo trzeba pod każde koło wagę podstawić i ten... Każde koło badać oddzielnie. Okej. Zobaczmy. Tak można do bagażnika zaglądać? Tak się nigdy nie zastanawiałem. Dobra, czegoś mi tu brakuje. Buty. Okej. Jak się zmienia itemki?
coś mi umknęło. Dobra, apteczka przeterminowana. Ej, ale to jest alkohol. Czy mamy teraz prawo zbadać alkohol? Puszka. Walizka. Nie da się tego jakoś ten otworzyć. I jeden. O, to buty też możemy zaglądać. Puszka. Banan. Banan, podejrzana sprawa. Pizza mrożona. Tu wracam. Dobra, no wydaje mi się, że alkohol ma. Może spróbujmy ją tę zalkoholować. Have you been drinking? No, I haven't had anything to drink. Mhm. Nie wiem, może ja w tej gierce coś źle robię. Dobra, czy mnie ukarają, bo nie była pijana. Okej. Czy się, że mandacik. Czyli niepotrzebnie podałem jej ten. No dobra, no zawsze 200 punktów padło. Nie wiem, kiedyś się nauczę. No, tej kontroli alkoholowej i narkotykowej. A tymczasem telepnę się, w sumie sejwuję i wracam na komisariat i się żegnam. Nie wiem, czy ciekawy, czy nudny ten odcinek. Cieszę się przynajmniej, że te mogiły poznajdywałem. Przynajmniej jedna rzecz z głowy. Tak myślę. Dzięki zatem za obejrzenie tego odcinka i cóż. Siłą rzeczy zapraszam w niedzielę na kolejny odcinek. Poszukam sobie jakiegoś nowego trofeum, które będę chciał zaliczyć w kolejnym odcinku i będę starał się je zrealizować. No. Tymczasem jeszcze raz dzięki i zapraszam. Hej!